Dobra, przechodzimy do setna. Eee, tak, przez cały przejazd e, różnica między naszymi samochodami gdzieś tam e, się w pozycji zmienia. Ale na co Motek nam pozwala, to złączyć e, samochody, e, pozycje samochodów i tylko wyświetlić różnicę w czasie w tym miejscu. Więc będziemy sobie analizować całość e, metr po metrze. E, tak, dokładnie zachowania nasze na, na każdym metrze przejazdu. I tak, pierwszy zakręt, co się od razu rzuca w oczy, to że w tym miejscu sobie zrzucasz bieg. Na, w tym miejscu widać, że je ja jeden na trzecim biegu, to zrzucasz sobie bieg na drugi i samowujesz się znacznie bardziej. Kiedy wystarczy wytracić troszeczkę prędkości Naprawdę niewiele I pozwolić się temu autku, Peugeotowi peżo, przeturlać Przez ten zakręt Z mojej perspektywy, to jest moja perspektywa, to jest twoja perspektywa Wygląda jakbym nie wiadomo jak dużo ryzykował wychodząc tak na zewnętrzną część zakrętu Ale prawda jest taka, że jak się nauczy, że tej musisz wytracić nie tak, 10 km na godzinę na początku tego łuku. I że ten samochód się spokojnie tędy przeturla, to idzie robić taki zakręt przejazd w przejazd. A i tu już są 3, prawie 40. Następnie schamowańsko zakrętu. Zaczynasz hamować troszeczkę wcześniej, ale nasze linie hamowania, nasze yy, ciśnienie hamulca jest bardzo podobne. Więc tutaj nie ma się za bardzo czego czepiać. Yy, wychodzisz bardzo ładnie, ja tutaj zbijam na drugi bieg niepotrzebnie. Więc nawet Ty tutaj lepiej w tym zakręcie wychodzisz na sam środeczek tego zakrętu. I co też robisz tutaj lepiej, niż mi wyszło za pierwszym razem To yy, od razu po, po wyjściu z tego zakrętu Od razu po wyjściu z tego zakrętu yy, Starasz się kierować Od mniej więcej tych pasów Z lewej strony i do pierwszego balotu yy, No bo yy, Okazuje się, że znacznie lepiej jest pojechać tutaj ciasno i zwolnić sobie przy tym balocie, obrócić samochód i pojechać do tego balotu, drugiego e, nawet ciaśniej. Wystarczy, że wy popatrzymy na Twoją linię i Twoja linia w tym miejscu jest lepsza od mojej gdyż nie ma takiej potrzeby, żeby tym samochodem, aż tak w tym miejscu narzucać, co jest tylko ważne, żeby przy drugim balocie, jadąc z twoją linią, żeby porządnie tutaj ten ręczny zaciągnąć, i żeby wyjść jak najbliżej prawej strony, tak jak robię to w tym miejscu ja. Bo po przejechaniu tej szykany. Twoją linią, twoją lepszą linią do, do tej ciasnej sekcji. Jeżeli pojedziesz od prawej strony, można pojechać prawie że do tego miejsca na, na pełnym gazie. Ważne tylko, żeby się złożyć jak najbliżej tego drzewa. I w tym miejscu, co na pewno robisz nie tak, co się też rzuca w oczy, to że łapiesz za hamulec. Naciskasz hamulec, co jest tutaj zupełnie niepotrzebne. Wystarczy, że przejedziesz tak jak ja. Tak. Okay. Wystarczy, że przejedziesz tak jak ja, odpuszczając sobie tutaj gaz. I tym samochodem, zarzucając, spokojnie się możesz pomieścić do wyjścia. I tutaj ważne, żeby na końcu ten samochód sobie o do prawej strony i go wypuścić. Nie bać się e, bardzo tej, e, tej parkingowej bariery, tylko pozwolić temu autku na prędkości. E, sobie wyjść. Alright, nawrót. Yy, tutaj ten nawrót robisz całkiem w porządku, yy, tak schamowujesz się delikatnie od prawej strony, wrzucasz sobie samochód i wychodzisz na gazie. Jedyną różnicą, którą tutaj zauważyłem między nami to, że na wyjściu, yy, jak już jesteśmy przy samym balocie, to, że ja jestem troszeczkę pewniejszy na gazie, że mam lepszy kąt już w stronę wy, wyjazdu, w stronę, yy, w stronę tej prostej. I tej nie, a, to jest zaręczny szarpiesz. O, teraz widzę. Tak, jeszcze dociągasz tej ręczny. Powinieneś być w stanie się lepiej ustawić do tego wyjazdu i już w symbolocie być na pełnym gazie. Eee, tak. bo. Jesteś już na prostej, no to chcemy tą prostą pokonywać jak najszybciej, czyli z, gazi z gaziorem w podłodze. Eee, teraz następna szykana. Co na tej szykanie nas rozróżnia, to że ja do tej szykany podchodzę znacznie bardziej, e, znacznie szerzej. Będąc przy samym tutaj słupku co pozwala mi się lepiej, lepiej wcześniej narzucić tutaj do lewej strony i wcześniej troszeczkę z wcześniejszym gazem e, wcześniejszym, mocniejszym gazem wyjść do prawej strony. Więc tak mi się przypilnować, żeby się schamować. Żeby zacząć hamować bliżej tej prawej strony i pewnie tym autkiem zarzucić. I wcześniej wyjść na gaz. Tutaj też jakaś różnica rośnie. Następny zakręt. Tutaj co nas rozróżnia, to że co, 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 co wyczaiłem, ten zakręt bardzo opyla się. Pojechać płynnie i szeroko. Jak zacząć jak najbliżej tych barierek. I pojechać go niż tutaj. U góry. Widać twój hamulec, że trzymasz go. ty sobie bardzo długo schamowujesz się i agresywnie wychodzisz. Wcześniej, wcześniej niż ja agresywnie wychodzisz na gaz, ale znacznie szybciej wychodzi, jeżeli pojedziesz szeroko, płynnie, utrzymasz prędkość, nie będziesz zwalniał aż tyle. W tym miejscu różni nas aż 15 km na godzinę. Więc, no, próbuj pojechać tutaj szerzej i płynniej. Niż tak agresywnie i z ręcznymi. Tutaj, też w tym miejscu, opłaca się oczywiście zacząć zakręt jak najszerzej, płynnie, i jak najwcześniej, jak najbliżej balotu zacząć wychodzić na pełen gaz. right, Teraz prosta i nawrót po prostej. Tutaj co nas różni to, nie tutaj przesadziłem chyba jakoś z hamulcem, zarzuciłem troszkę za bardzo tym samochodem e, Więc twoja linia wychodzi e, na lepszą Gdzie samowujesz się płynnie, delikatnie I znacznie ciaśniej z tego zakrętu wychodzisz na pełnym, już na pełnym gazie w tym miejscu, że jesteś na pełnym gazie, kiedy na pełnym gazie, który prowadzi cię w stronę wyjścia z zakrętu, kiedy ja już się te, kiedy ja się jeszcze takim szerokim łukiem szerokim łukiem te ślizgam i tracę dużo aż No nie jedna w, w całym rozrachunku wychodzi je na dziesiąte stracone. Na takich gigantycznych poślizgach, które się wcale nie opylają. right, ten zakręt. To co tutaj e, nas różni. To że ja zostaję dłużej w prawej stronie. E, tak wystarczy, że odpuszczam sobie w tym miejscu troszeczkę gazu. Nie hamuję nic. Też widzę, że nic nie hamujesz. E, tak ale odpuszczam sobie gazu. I wychodzę wąsko. Tym można sobie e, to przyciąć. Też widzę, że przycinasz sobie to e, wystającą wysepkę bez problemu. <tryk> Ale kiedy przez to, że tak wąsko wszedłeś, tutaj ty musisz odpuścić gaz, to ja lecę dalej z gazem w podłodze. E, teraz tutaj szykanka. To tutaj co jest bardzo ważne, to żeby schamować się późno i wejść do tego zakrętu pierwszego troszeczkę tak szerzej, żeby mieć okazję, tutaj na, na wyjściu, w tym miejscu, być jak najbliżej prawej strony. I nie tylko jak najbliżej prawej strony, ważne jest, żeby ten samochód miał jak najwięcej momentu, jak najwięcej prędkości. Aby móc się narzucić porządnie do lewej strony, do, do zakrętu w lewą stronę. Jeżeli się tej porządnie narzucisz, to będziesz mógł bardzo wcześnie wyjść z pełnym gazem do lewej strony. I to jest ważne, dlatego że tutaj nie ma przestrzeni, żeby się napędzić na szerokości, tylko trzeba tutaj delikatnie zwolnić. I na takim kwadratową linią troszeczkę ten samochód wypchnąć jak najbliżej lewej strony zakrętu. Trzymając gasek najwcześniej. Teraz magiczny nawrót, gdzie pojawia się nam kolejne 40 tak, 30 sekundy różnicy. To jest to, że na całym, na całym trasie asfalt, który jest takiego ciemniejszego koloru. Jest brudny, jest delikatnie zabrudzony w porównaniu z czystym asfaltem, tym jaśniejszym. Więc w takim miejscu można go wykorzystać do. Zwiększenia rotacji w poślizgu. E, bo e, Tak. Do tego można go wykorzystać. E, I ten czysty asfalt jest preferowanym miejscem do przyspieszania, do hamowania, bo tak przeniesie więcej energii, e, <laughs> no masz większą brzczepność, tak, więc lepiej się tam zhamować więc, yy, co ja robię, to właśnie zhamowuję zresztą hamować na tym yy, czystym asfalcie yy, i tylko yy, przed samym balotem yy, skręcam sobie na ten brudny asfalt, gdzie już tyle energii hamowania nie potrzebuję. Ale yy, mogę sobie yy, delikatnie zaciągając ręczny podcinając samochód spowodować, że e, ten brudny asfalt e, przedłuży mi rotację e, samochodu, bo poszerzy tą e, drogę, którą przebędzie, e, przebędą tylne koła i mogę sobie z tego zakrętu na, e, no, dzięki tej zwiększonej rotacji mam lepszy wektor do wyjścia z zakrętu. Widzę, że na pierwszym okrążeniu to jakoś magicznie nie wyszło. Ale na drugim zakręcie już to było trochę w porządku. Na drugim zakręcie też jeszcze szerzej mnie wynosi. Ale pomimo, że tak troszeczkę przesadziłem i wyniosło mnie za szeroko, to nadal są tutaj te dwie dziesiąte e, z, zdobyte. E, no i co zostaje nam jeszcze, tylko mm, dwie szykany na samym końcu. Gdzie są nasze szykany? Tu są nasze szykany. E, I tak, co tu jest bardzo ważne, jesteśmy tutaj tych szykanach, żeby wyjść w tym miejscu do, na, ostatnim na ostatnim okrążeniu wyjść jak najciaśniej i złożyć się do tej szykany i jak najbliżej prawej strony tutaj tobie brakuje aż szerokości samochodu do bycia blisko do tego krawężnika i przez to, że jestem tutaj bliżej nie muszę wytracać aż tyle prędkości jak jest różnica 10 km na godzinę między nami w tym miejscu. Bo ja mogę sobie pozwolić na e, lepsze wyjście dzięki temu, że. Z, tak, ja już w tym miejscu przy balocie. E, już zawijam się wokół niego. Kiedy ty, będąc, tak w tym samym miejscu. Jeszcze kierujesz się w stronę drugiego balotu. Musisz jeszcze podokręcać. To samo w tym miejscu. Ja już jesteśmy. Taki ja już skręcam w prawo. Kiedy ty nadal wektor ruchu twojego samochodu jest na zewnątrz. Takie tu są 30 w tym miejscu. Na samym wejściu w zakręt. Troszeczkę szerzej. Rozsynchronizowało. Ok, e, no i ostatni, ostatnia szykana. To samo wystarczy się tutaj delikatnie dosłownie. Na filmie widać, że wystarczy się tam delikatnie schamować. Nawet nie wykorzystuję całej szerokości drogi. Jeżeli bym pojechał szerzej, to pewnie byłoby nawet e, lepiej, by może to wyszło. Się delikatnie schamować. I na takim pół gazu ładować się na metę. I tu są kolejne cztery dziesiąte na, na samym ostatnim szykaniu. All Mam nadzieję, że przetrwałeś moje gadanie. I powodzenia na dalszych próbach.